Rozmowy po bandzie. Dzień dobry, naszym kolejnym rozmówcą jest dzisiaj Daniel Kaczmarek, wychowanek Unii Leszno, obecnie zawodnik Unii, ale tej z Tarnowa. Witamy serdecznie, Daniel. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z żużlem, skąd pomysł na żużel, jak to się u ciebie ta pasja rozwijała? No urodziłem się w Lesznie, więc nie ciężko trafić tam na stadion żużlowy. Już od najmłodszych lat tam w przedszkolu się ścigaliśmy z kolegami na rowerach. No i później zacząłem jeździć na krosie. W wieku 4-5 lat zacząłem właśnie treningi motocrossowe, startować w zawodach. A gdy skończyłem 11 lat, powiedziałem tacie, że chciałbym właśnie spróbować jazdy na żużlu. Musiałem jeszcze rok poczekać, bo dopiero od 12 roku życia można zacząć trenować. No i przekonywałem mamę, tatę. No i w końcu pierwszy trening odbyłem u pana Piotra Pawlickiego na ranczu. A później przeszedłem już na stadion Unii Leszno i tam zacząłem trenować. Mhm. I z tymi treningami to tak, ta pasja rodziła się coraz bardziej, czy też w tym młodym wieku następowały jakieś momenty zwątpienia? Raczej później łączyłem starty w zawodach motocrossowych z treningami na żużlu przez jeszcze jeden sezon, ale stwierdziłem, że żużel po prostu sprawia mi większą frajdę i cross już odszedł tak bardziej jako hobby, tam treningi, jakaś odskocznia i postawiłem tylko na żużel, ale raczej nie było jakichś tam chwili zwątpienia, że mi się nie chciało czy coś. Raczej tam właśnie po szkole miałem frajdę, że mogę iść na stadion, spotkać się z kolegami ze szkółki i raczej to było dla mnie frajda. W 2015 roku doszło do bardzo nieprzyjemnego wydarzenia w twojej karierze zawodniczej. Spłonął ci warsztat, zostałeś bez sprzętu i powiedz, jak to wtedy wszystko przeżywałeś i w jaki sposób staraliście się to wszyscy odbudowywać. I też byłoby fajnie, gdybyś wspomniał nam o tym, bo słyszałem, że też brałeś czynny udział w ratowaniu tego sprzętu podczas pożaru. No to było rano, w dzień memoriału Alfreda Smoczyka miałem wystąpić po raz pierwszy. No i siostra zaczęła krzyczeć, bo pierwsza to zauważyła, że dymi się z garażu. No i taty wtedy nie było, bo pojechał z autem do mechanika. No mama wybiegła na dwór i zobaczyła, że cały po prostu warsztat płonie. No ja wybiegłem z domu i no wbiegłem do garażu, starałem się jeszcze jakoś to ratować. Ale jak tam po prostu wszedłem, to było pełno dymu, nic nie było widać. No i nie udało mi się po prostu nic uratować, nic wyciągnąć. Wybiliśmy jeszcze szyby od warsztatu i wrzuciliśmy tam węża od wody. Zaczęliśmy to chociaż gasić po prostu zwyczajnie wodą. No i czekaliśmy po prostu na straż. Nic nie udało się uratować, było tyle dymu, że nawet straż nie była w stanie tam wejść, tylko musieli rozcinać dach i wchodzić przez dach. Były apele na różnego rodzaju portalach czy też w innych mediach, aby ci pomagać. Spory był odzew wtedy kibiców, ludzi związanych z żużlem. Dużą pomoc wtedy otrzymałeś, żeby się odbudować sprzętowo? Bardzo dużo. Gdyby nie te zbiórki, nie pomoc kibiców, ludzi, sponsorów, innych zawodników, no to raczej by mi się tego po prostu nie udało odbudować. Już w dzień pożaru dostawałem telefony od swoich sponsorów, od właśnie kibiców. Zbiórki już wtedy powstały, jakieś cegiełki, także bardzo im za to dziękuję, jestem wdzięczny, nie zapomniałem o tym. Wtedy już kończyłem swoją przygodę z Wandą Kraków, ale kibice właśnie w Krakowie też zorganizowali zbiórkę, tak jak tutaj w Lesznie. I no, gdyby nie to, to po prostu nie udałoby mi się samemu tego odbudować. Przejdźmy do kariery sportowej w pełnym tego słowa znaczeniu. Ostatnio reprezentowałeś barwy ekstraligowego Torunia. Powiedz, jak wspominasz okres startu w tym klubie? Co ci Toruń dał? Co wpłynęło pozytywnie, co negatywnie na twoją karierę? Nie mogę powiedzieć złego słowa na klub w Toruniu. Dzięki nim miałem możliwość rozwijania swoich umiejętności w ekstralidze. Na pewno tor w Moto Arenie ma wiele ścieżek do ścigania i można
po prostu na tym torze jeżdżąc poćwiczyć swoje zachowanie, nawyki, jeśli chodzi o jazdę na trasie. Można na pewno podnieść umiejętności, bo jest naprawdę mnóstwo ścieżek do wyprzedzania i ten tor temu sprzyja. Ja jestem zadowolony z tych 2 lat spędzonych w Toruniu. Na pewno jakbym miał podjąć jeszcze raz taką decyzję, aby startować w Ekstralidze w każdym meczu przez 2 lata, to podjąłbym jeszcze raz. Mhm. Czy rozstanie z Toruniem to było takie rozstanie z włodarzami tamtego klubu, że zamknęliście za sobą ten rozdział, czy myślisz, że w przyszłości swojej kariery jeszcze tam możesz powrócić? Odbyło się to w przyjaznej atmosferze, była w ogóle opcja, żebyś został w Toruniu na przyszły sezon? Tak, była opcja, miałem propozycję przedłużenia kontraktu dłużej niż na rok, ale no po prostu podjąłem decyzję tutaj z moim teamem, że lepiej będzie zejść ligę niżej, ale rozstałem się w dobrych, w przyjaznej atmosferze. Także myślę, że na pewno jest taka opcja i ja za sobą mostów nie spaliłem i byłem się pożegnać z panią prezes, z wszystkimi pracownikami klubu. Także odbyło się to w fajnej, miłej atmosferze. Użyłeś sformułowania, podjęliśmy decyzję w teamie, że będzie najlepiej zejść ligę niżej. Moje kolejne pytanie jest takie, ile było propozycji z tych klubów, które startują ligę niżej? Dlaczego Unia Tarnów i czy Unia Tarnów miała też jakichś innych konkurentów? Miałem dosyć dużo propozycji właśnie podczas sezonu. Tam się martwiłem, że pewnie nie będę miał propozycji, żeby gdzieś tam przedłużyć ten kontrakt czy podpisać gdzieś indziej. Ale byłem mile zaskoczony, miałem w miarę dużo tych propozycji i z pierwszej ligi, i też z drugiej ligi i właśnie Toruń z Ekstraligi, także był wybór. Ale no tutaj w Tarnowie dostałem najszybciej praktycznie z wszystkich tych klubów propozycję. Była od razu bardzo konkretna, bez jakichś dużych negocjacji. 2 strony były zadowolone, więc mam tam też swojego tunera Jacka Rempałę. Także lubię ten tor, więc po prostu, gdy sobie napisałem plusy i minusy, wyszło więcej. Wyszło plusów. Na plus, dokładnie. Powiedz, jaki wynik w sensie zawodów ligowych będzie sprawiał Ci satysfakcję w następnym sezonie? Ile punktów chciałbyś zdobywać? Oczywiście nie oczekuję, że powiesz komplet, bo każdy myśli o komplecie. Ile uważasz będzie realne? Jeśli chodzi o drużynę, to chciałbym bardzo znaleźć się w playoffach, bo no wiadomo, teraz w Toruniu przez 2 lata nam się nie udało i kończyć sezon w sierpniu, jeszcze teraz, gdy jedna drużyna odpadła, no to trochę mało tej jazdy. A jeśli chodzi o moje wyniki, no to tak jak Pan mówi, mogę powiedzieć, że komplet, no ale no chciałbym po prostu gdzieś tam robić koło tej dwucyfrówki, się kręcić, żeby drużyna była z moich wyników zadowolona, ale czasami, gdy się zdobędzie mniej punktów, ale wywalczy się je po jakichś trudnych wyścigach i one są na wagę zwycięstwa, więc też z takich punktów jest się zadowolonym. Zależy wszystko od meczu, ale no mówię, no chciałbym po prostu jak najwięcej startować i zdobywać tych punktów, aby pomóc drużynie w awansie do playoffów. Mhm. Przechodzisz z wieku juniora w wiek seniora. W wieku juniora jako jeden z nielicznych, o ile mnie pamięć nie myli, 2-krotnie sięgałeś po tytuł indywidualnego mistrza Polski juniorów. Rozumiem, teraz ambicją będzie zdobycie tego tytułu w kategorii seniorów. Kiedy to nastąpi? Chciałbym jak najszybciej, ale pamiętam, jak Szymon Woźniak zdobywał swój tytuł w Gorzowie młodzieżowego mistrza Polski, a później powtórzył to jako senior, więc może jak Częstochowa zdobędzie mistrzostwo Polski drużynowej, finał będzie tam, uda mi się zakwalifikować, no to może wtedy, ale tak już na poważnie, no to jeszcze bardzo dużo pracy mnie czeka, aby tutaj wśród seniorów zacząć gdzieś tam w tej czołówce być, już naprawdę w tym topie, ale pracujemy i staram się, aby jak najszybciej tam trafić. Mówimy o topie, jeśli chodzi o zawodników. Powiedz, bo to z pewnością zaciekawi naszych widzów, ile zawodnik mający 22 lata, mający parę lat kariery za sobą, ile potrzebuje, oczywiście plus minus, środków finansowych, aby bezpiecznie, spokojnie odjechać sezon pod względem sprzętowym? Jakiego rzędu są to pieniądze? No, jeśli chodzi o seniora właśnie polskiego,
Pyta pan o mnie, czy... Pytam w tym momencie o ciebie, jakiej wysokości musisz mieć budżet w sezonie, żeby być zabezpieczony sprzętowo? Tak jak tego oczekujesz. No to 200 tysięcy, myślę, że 200-250 tysięcy, żeby po prostu przejechać ten sezon bez denerwowania się tam w lipcu czy w sierpniu, czy będę miał pieniądze na remont silników, czy na wypłaty dla mechaników. Rozmawiam ostatnio z wieloma zawodnikami i każdemu z nich zadaję to pytanie, zadam je tak samo tobie. Pytam się ich, jak to jest ze sponsorami? Czy w tej chwili jest łatwiej ściągnąć sponsora, który będzie indywidualnie wspierał zawodnika, niż załóżmy 10-15 lat temu? Czy jest trudniej? Większość zawodników odpowiada mi, jest zdecydowanie trudniej. Zgodzisz się z tym? Tak, jest trudniej. Ja sam to widzę, że z roku na rok jest naprawdę ciężko. Dlatego jestem bardzo wdzięczny wszystkim moim sponsorom, którzy mi pomagają od początku. Oraz głównemu partnerowi Grupie Azoty, bo dzięki temu możemy w Tarnowie mieć spokój, jeśli chodzi o finanse. No ale naprawdę z roku na rok jest coraz trudniej, ten marketing idzie bardzo do przodu i zauważyłem, że po prostu dużo sponsorów woli po prostu przekazywać swoje środki nie indywidualnie w zawodnika, a bardziej angażować się w całą drużynę, no bo ma wtedy większe korzyści. Rozmowy po bandzie. Kto w twoim teamie odpowiada za poszukiwanie sponsorów i jak wygląda skład twojego całego teamu na tą chwilę? No tutaj za pozyskiwanie sponsorów od początku pomaga mi w tym mój wuja, dzięki któremu mogę się rozwijać. A jeśli chodzi o mój team, no to składa się wiadomo, no, zawodnik. Mechanik. No jeden, właśnie, drugi? Właśnie mówię, tutaj i wuja mi dużo pomaga i też Piotrek Flis, Grzesiu Łukowski, także jest tych osób trochę i nie chciałbym nikogo pominąć, żeby ktoś się poczuł urażony, rodzice wiadomo, ale no każdy jak może to pomoże i właśnie sponsorzy to też, dzięki nim to wszystko tutaj wygląda i dobrze i mogę się rozwijać. Wspomniałeś, że twoim tunerem jest Jacek Rępała z Tarnowa. Jacek to jedyna osoba, która będzie zajmowała się twoim sprzętem. Czy szukacie innych rozwiązań, może niekoniecznie lepszych, ale jakichś alternatyw dla tego, co robi Jacek? Skorzystam jeszcze z silników Jana Andersona. Każdy już wie, że po prostu idzie na emeryturę i kończy, ale no na razie do maja będzie spokój. Parę tych silników od niego mam. Jest też Jacek Rępała. No ale tutaj wraz z moim mechanikiem Darkiem Łowickim szukamy gdzieś tam jakiejś alternatywy, ale na razie nie panikujemy, mamy przygotowane silniki, sprawdzone, mam odpowiednią ilość, także mamy jeszcze tego czasu, aby gdzieś tam awaryjne wyjście znaleźć. Mamy rok 2019, w marcu 2029 Daniel Kaczmarek obudzi się jako żużlowiec z jakimi sukcesami? O czym marzysz, żeby mieć za 10 lat na swojej drodze kariery żużlowej? No chciałbym już wtedy znaleźć się właśnie w tej czołówce nie tylko polskiej, ale światowej i gdzieś tam już mieć za sobą stałe starty w Grand Prix. Ale no mówię, no to są dalekie marzenia i jeszcze bardzo dużo pracy muszę w nie włożyć. Ale wydaje mi się, że jeśli będę pracował systematycznie małymi krokami, no to myślę, że gdzieś te marzenia o startach w Mistrzostwach Świata mogą się spełnić. Trochę teraz będziemy się, to znaczy ty będziesz się chwalił. Powiedz, gdzie widzisz swoje największe atuty, jeśli chodzi o jazdę na torze? Które elementy uważasz są twoim plusem, które są minusem i nad którymi jeszcze musisz pracować, żeby dojść do tej doskonałości, o której marzysz? No, raczej o swoich wadach się nie mówi, żeby przeciwnicy musimy, nie bo to jest ten wywiad. Jeśli jestem dobrze przygotowany i wypoczęty, nie ma gdzieś tam jakichś 3-4 dni startów, to uważam, że dobrze potrafię wyjść spod taśmy, skupić się. A gdzieś tam, jeśli chodzi o pracę, no to wydaje mi się, że jeszcze brakuje mi właśnie tego czucia motocykla, gdy czasami podczas biegu na przykład jest jakaś sytuacja stykowa, że przez 2-3 okrążenia cały czas jedziemy w kontakcie, ktoś atakuje lub ja.
to czasami za bardzo się podpalam i idę w to. I później właśnie jak zjeżdżam do parkingu, no to ciężko mi przekazać to co dzieje się z motocyklem, jak on pracuje i po prostu no, więcej chłodnej głowy. Ostatnio zadałem to pytanie w swojej rozmowie z Martinem Waculikiem. Powiedz, jak duży, może u Ciebie tego nie ma, ale jak duży jest procent strachu w momencie, kiedy wjeżdżasz na tor już z zapiętym kaskiem, zamyka się brama od parkingu, jest tylko taśma. Czujesz strach? Gdy już wjeżdżam na tor, zapala się to zielone światło i mechanik mnie zapycha, no to wtedy ja już o wszystkim zapominam i wtedy już po prostu nie ma nic. Niby tam są ludzie, pełen stadion, kibice, ale ja wtedy skupiam się tylko na tym, aby wybrać sobie dobre pole, dobrze się skupić i dopiero jak mija bieg, to wszystko do mnie dociera, słyszę tych wszystkich kibiców, to co się dzieje, ale bardziej chyba, jeśli mam się odnieść do tego, co Martin mówił, no to jak już, no to przed chyba wyjazdem, gdy jest ten bieg przed tobą, przed twoim biegiem, no to wtedy zawodnik obserwuje bieg innych zawodników, gdzie jadą, gdzie są najlepsze ścieżki i wtedy może być jakaś niepewność, gdzie pojechać, żeby jak najlepiej rozegrać pierwszy łuk, później jakie obrać ścieżki, żeby kogoś dogonić lub nie dać się wyprzedzić i wtedy właśnie się chyba najwięcej myśli. Daniel, powiedz naszym widzom, w jakich klubach oprócz Ligi Polskiej będzie startował w przyszłym sezonie, bo wiem, że na pewno będzie to Liga Szwedzka i doszły mi słuchy, że są prowadzone przymiarki, aby startował w Lidze Niemieckiej. No tak, tutaj w Polsce grupa Zatunia Tarnów, w Szwecji Piraterna Motala. No staram się załatwić jeszcze sobie dodatkowe starty w Lidze Niemieckiej. Są dwa kluby. Na razie nie chcę mówić głośno, żeby konkurencja się nie zgłosiła. Ale próbuję no, tych startów jak najwięcej połapać. W Danii po prostu dostałem kategorię A, a no, bardzo dużo zawodników jest w tej kategorii i to już właśnie światowa czołówka. Więc tam ciężko mi będzie się dostać. Zostaje jeszcze Liga Czeska, ale no, tam są tylko 4 drużyny, więc też tam jakoś łatwo nie jest się załapać. No ale jeśli będę miał wolne terminy, to na pewno będę też się łapał jakichś zawodów indywidualnych. Żużel to z pewnością niecałe Twoje życie. Powiedz, gdzie znajdujesz odskocznię od tego sportu, jak spędzasz czas wolny? Żużel w sumie to całe moje życie, bo nic poza tym nie robię. Ale zimą uczęszczam na treningi boksu, a w sezonie no to jeżdżę też dużo na rowerze, lubię grać w PlayStation, ale głównie ten czas spędzam w domu jakoś, nie wybieram się podczas sezonu na wakacje, tylko bardziej tutaj właśnie w swoim towarzystwie. W swoim gronie znajomych. Jedna z osób z Twojego otoczenia powiedziała mi, jak będziesz rozmawiał z Danielem, spytaj się Daniela o podróże, Daniel lubi podróżować. To Daniel może teraz nam powie, gdzie ostatnio podróżował i co ciekawego widział. Lubię podróżować, ale właśnie po sezonie, bo w sezonie jest już wystarczająco dużo tych podróży. Ostatnio byłem na wakacjach w Tajlandii. No super, po prostu inny świat, wyśmienita pogoda. Także jak tutaj przyjechałem do Polski, to już nawet się trochę za tym zimnem stęskniłem, bo cały czas 34 stopnie, no to już miałem po prostu dosyć tej gorączki. A moim marzeniem jest zwiedzenie Stanów Zjednoczonych. Chciałbym bardzo zwiedzić Stany, objechać wszystkie, większość tych miast, plaże. A jeszcze oprócz tego, no to w te zimowe kierunki, no to lubię też polskie góry, Zakopane, niepowtarzalny klimat, fajne stoki też są. Także tutaj u nas w Polsce też jest dużo ciekawych miejsc. Wiem, że ważną rolę w Twoim życiu prywatnym pełni wiara w Boga. Gdybyśmy mogli ten temat poruszyć, jak na to się zaopatrujesz i jak z tym jest na co dzień? Staram się jak najczęściej po prostu mieć ten kontakt z Bogiem. Jest dla mnie bardzo ważny, bo daje mi też taki spokój w głowie i większą pewność siebie.
gdy czasami dzieją się jakieś sytuacje, na które ja nie mam wpływu, no to właśnie to mnie tak uspokaja. Chodzę zimą co niedzielę do kościoła, nie opuszczam żadnej mszy. A no w sezonie wiadomo, staram się, jeśli jest to gdzieś tam na wyjeździe, tak jak teraz jeździłem do Torunia, to staram się po prostu najwyżej wtedy iść w sobotę na wieczorną mszę. Albo jeśli mi się uda, no to właśnie w niedzielę jeszcze rano. A jeśli chodzi, no codziennie modlę się wieczorem, rozmawiam z Panem Bogiem i no tak jak mówię, daje mi to pewność siebie, spokój i nie wstydzę się tego. Wiem, że znałeś również bardzo dobrze zmarłego Krystiana Rępałę. Jak możesz wspomnieć Krystiana? Bo mieliście ponoć bardzo dobry kontakt ze sobą. No z Krystianem często się widywałem. Zaczynaliśmy razem, bo był tylko rok różnicy. Także praktycznie na każdych zawodach tam 2-3 razy w tygodniu się widzieliśmy. Jeszcze pamiętam, że w tym nieszczęsnym roku, co to się stało, no to z Krystianem w kwietniu byliśmy na test meczach kadry Polski w Czechach. I no tam kontakt był dobry, spędzaliśmy przed zawodami ze sobą czas. No ale niestety stało się tak, jak się stało i już czasu nie cofniemy. Daniel, nie ukrywam, jest nam tu bardzo zimno, ogrzewania brak. Ostatnie pytanie, za oknem zima. Kiedy jakiś obóz kondycyjny, kiedy narty i na jakim etapie są Twoje przygotowania do sezonu 2019? Obozu kondycyjnego, z tego co wiem, to grupa z Otunia Tarnów nie planuje, ale wybieram się na narty w drugiej połowie lutego, na weekend pojeździć, lubię ten sport. A moje przygotowania? Wszystko zgodnie z planem. W tamtym roku miałem drobną kontuzję, zimą musiałem odpuścić na 10 dni treningi, ale teraz wszystko na szczęście idzie zgodnie z planem. Od grudnia zacząłem, trenuję 6 razy w tygodniu, 5 razy boks, raz w tygodniu biegam. No i jeszcze jakaś tam forma treningu też to jest. Lubię się wybrać na saunę. A gdy tylko tutaj będzie troszeczkę cieplej, no to będę już wyjeżdżał na tor krosowy i to już będzie ostatni mój etap przygotowań, a później, gdy tylko pogoda pozwoli, no to zamierzam już zacząć treningi na żużlu. Daniel, w imieniu swoim i naszej redakcji bardzo dziękuję Ci za przybycie do muzeum tego, w którym to kręcimy, we Wrocławiu. No i życzymy Ci samych trójek na torze i doskonałej aklimatyzacji w nowym sezonie w barwach Tarnowskiej Unii. Dziękuję. Dziękuję. Rozmowy po bandzie.